Krzysztof zadaje trzy konkretne pytania, na które postaramy się dziś odpowiedzieć. W jakiej kondycji jest silnik przy tym przebiegu? Czy Total Quartz 9000 to dobry wybór do tego typu eksploatacji? I czy interwał 15 000 km przy LPG to bezpieczna strategia? Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na stole roboczym pojawiła się kolejna przesyłka, a wraz z nią zupełnie nowa historia. Rozpakowuję zawartość i widzę, że całość została starannie przygotowana. W środku znajdują się dwie próbki oleju, jedna to olej świeży, druga przepracowany, ale zanim przejdziemy do szczegółów technicznych, poznajmy bliżej samochód, z którego pochodzą. Dzisiejszy odcinek to pierwszy etap eksperymentu dla Opel Astra J z 2012 roku. Pod maską pracuje dobrze znana jednostka 1.4 o znaczeniu A14XER z mocą 100 koni mechanicznych, wyposażona w system start-stop spełniająca normę Euro 5. Samochód ma przebieg ponad 347 tysięcy km, a mimo to nadal pełni funkcję auta codziennego zarówno do pracy, jak i użytku prywatnego. Inicjatorem badania jest Krzysztof, który od dłuższego czasu mieszka w Holandii. Jak sam pisze, wykonuje podstawowy serwis we własnym zakresie, co daje mu możliwość świadomego wyboru oleju i właśnie to skłoniło go do udziału w eksperymencie R2D. Obecna próbka pochodzi z oleju Total Quartz 9000 5W40, który został zalany m.in. z myślą o dobrej współpracy z instalacją LPG. Auto codziennie pokonuje minimum 240 km trasą autostradową z prędkościami od 100 do 120 km na godzinę. Jazda miejska to tylko około 5% całkowitej eksploatacji. W trakcie użytkowania wykonano dolewkę 1 litra, a całkowity przebieg oleju wynosi 14 518 km, co mieści się w założeniu, że wymiany będą realizowane co maksymalnie 15 000 km lub co 3 miesiące. Przed zalaniem oleju użyto płukanki, natomiast nie stosowano żadnych dodatków do oleju. Krzysztof zadaje trzy konkretne pytania, na które postaramy się dziś odpowiedzieć. W jakiej kondycji jest silnik przy tym przebiegu? Czy Total Quartz 9000 to dobry wybór do tego typu eksploatacji? I czy interwał 15 000 km przy LPG to bezpieczna strategia? W kolejnych częściach filmu przeprowadzimy szczegółowe analizy laboratoryjne, a wyniki podsumujemy w formie syntetycznego miernika opisującego jakość zbiorczą przesłanego oleju. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość do oleju świeżego jest następująca: 82,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Tutaj ciekawostka, Krzysztof podesłał dwie karty, które zawierają dość mocno różniące się deklaracje. Po badaniach widać, że najprawdopodobniej jest to ten olej oraz te deklaracje. Zgodność lepkości w 100 stopniach niemal idealna, w 40 stopniach różnica na poziomie 2%, sytuacja w pełni akceptowalna. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 70 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 179. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje spadek lepkości tego oleju o 15% w niższej temperaturze oraz o 7% w 100 stopniach Celsjusza, czyli uwzględniając wiek samochodu, przebieg tego oleju itd., to wynik całkiem przyzwoity. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami oraz test ID od MCU. Tutaj jedna adnotacja, jedna z tych trzech bibuł jest dedykowana pod weryfikację paliwa, jeśli pojawi się charakterystyczna morska poświata. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raport z testu ID MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU. Tutaj mamy następujące noty: 2 czwórki i 2 trójki, czyli bardzo dobry wynik. W komentarzu mamy coś takiego: obecne są normalne pozostałości spalania, sadza, osady, a stan oleju jest prawidłowy jak na zadeklarowany przebieg. Przechodzimy do wyników testów wewnętrznych R2D. Dwa pierwsze testy potwierdzają wysoką jakość oleju, brak sygnałów o czymś niepokojącym. Na teście, który jest dedykowany pod paliwo w oleju, brak morskiej poświaty informującej o zanieczyszczeniu oleju paliwem. Bardzo dobre wyniki, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, silnik jest w bardzo dobrej kondycji. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni następujące wnioski: trochę zanieczyszczeń w zakresie 300-3600, to może być woda, stopień sulfonowania oraz nitrooksydacji stany podwyższone, czyli mimo dość spokojnej eksploatacji, regularnych wymian oleju, na widmie FTIR widzimy wyraźne sygnały sulfonowania i nitrooksydacji. Może to być efekt wysokiego przebiegu silnika, potencjalnych przedmuchów spalin do układu korbowego albo wpływu zasilania LPG, które przy wyższej temperaturze spalania sprzyja degradacji oleju. Nie można też wykluczyć wpływu wcześniejszych płukanek lub jakości zastosowanego oleju. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 79%, czyli wymiana zrealizowana w bardzo dobrym momencie, interwał 15 000 km w tym przypadku jest trafioną decyzją, to wniosek w oparciu o zbiorczy agregat jakości. Natomiast bazując na poszczególnych parametrach, przy tak wysokim stopniu sulfonowania i nitrooksydacji widocznym w podczerwieni, warto rozważyć kilka drobnych kroków profilaktycznych.
skrócenie interwału wymiany oleju, np. do około 12 000 km, unikanie przeciążeń na zimnym silniku, kontrola działania układu wentylacji skrzyni korbowej, wybór oleju o innej specyfikacji, który może zachować się lepiej w połączeniu z instalacją LPG, opcjonalnie okazjonalna analiza oleju, żeby trafniej wyłapać różnice w różnych warunkach eksploatacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!